dzisiejszym odcinku będziemy skakać na dyskach snowboardowych, oczywiście na naszych skoczniach. Mamy dokładnie 3 skocznie z 3 planszami i będziemy robić to wraz oczywiście z Ewelą oraz za krzakiem. Siemano. Ejka. Siemano. Pierwsza skocznia jest najłatwiejsza. Jak widzicie, na dole mamy na samym środku stóweczkę, no i po kolei 10, 20 i tak dalej punktów. I oczywiście ta osoba, która będzie miała łącznie najwięcej punktów, wygrywa broń z pierwszego miejsca, no i później drugie miejsce tutaj mamy i trzecie. Także w tym odcinku walczymy o jedną z nowych broni, którą mamy w rozdziale czwartym. I kto chce zacząć? Zakrzak czy Ewela? Kto chce pierwszy? Słuchajcie, no jest niby dziewczyny przodem, tak? Więc Ewela, myślę, powinna pójść pierwsza oczywiście tutaj na sprawdzenie skoczni. I ja zaczynam, mam 3 skoki. Zobaczymy, ile mi się uda. Oczywiście celuję w sam środek. Tutaj nie mamy żadnych minusów, także wydaje mi się, że będzie dosyć łatwo. I patrzcie się, lecimy. Jesteśmy tak na wysokości stóweczki. I czy będzie środek? Nie, udało mi się 90, ale bliziutko było. A ja patrzcie, mam taką taktykę, że tutaj nic nie naciskam. Jadę powolutku i dopiero tutaj. I teraz musi być już stóweczka. Proszę, dawać stóweczkę. Do... Ej! Ej, tak szczerze, nie wiem, czy było 100 czy 90, ale tutaj, żeby nie było znowu, że oszukuję, to dajmy 90. Mam nadzieję, że teraz mi się uda. Znaczy, jest do zrobienia ta stówka, tylko po prostu źle mi się celuje tutaj. Dobra. Muszę teraz bliżej po prostu, bo za każdym razem za daleko. No i nie wiem, tak szczerze, głową uderzyłam w stówkę, ale deską uderzyłam w 90. Także nie wiem, jak to zaliczycie. Tam, gdzie deska ląduje, tam są punkty, czyli Ewela razem ma 270 punktów. I teraz przychodzi pora na kolejnego. Teraz mamy damskiego skina, czyli Zakrzak będzie jako drugi. Ja sobie odradzam deskę, bierzemy, żeby tutaj była. O, rozpędzamy się od razu na żywioł. Wow, wow, wow. A, to sobie poleciałem na żywioł, nie? O, za 0 punktów. W takim razie drugi skok zróbmy na spokojnie. Ja jadę sobie powolutku. Tu mnie odbija, bierzemy sobie boosta i myślę, że jest stuwa. Ej, będzie stuwa, patrzcie. Albo jednak 90. Jest 90. Ja powiem tak, dzisiaj jeżdżę pierwszy raz, nie, jak na razie nie jest najgorzej, ale co mnie tak w ogóle obraca, ty? No i lecę krzywo, lecę tragicznie krzywo. Chyba będę pierwszą osobą, która spadnie na 40. Czyli Zakrzak ma punktów 130, ja sobie odradzam tutaj deskę. Ja mam taki pomysł, że pojadę po prostu tak do przodu i puszczam wszystko. Czekajcie, puszczę wszystko i losowo niech mi tu wjedzie, dobra? Puszczam, no i zobaczmy, co się stało. Odgapiłeś się ode mnie, ja tak robiłam z Kubańcu. A ty, ja nie wiedziałem. Ej, 50 punktów, bo tu są jeszcze, widzowie, tu są jeszcze wybijacze obok tarczy. Wiecie, to są takie porywy powietrza. Zobaczcie, jak wieje w ogóle, więc no czasami są takie rzeczy. Ja tutaj podchodzę do skoku numer 2, czyli muszę mieć, czekajcie, ile ja miałem punktów? 50, tak? Czy 50 40? Punktów? Nie 40? Nie, 50. Już Ewela chce mi ukraść. Już chce mi ukraść, dobra, lecimy na stówę i zobaczmy, czy się uda. Dobra, idealnie stóweczka, czyli mamy 150 i tylko Ewelę musimy wyjaśnić jeszcze. Ja podchodzę pod trzeci skok, no i zobaczmy, co się wydarzy. I tak, no, pierwszego miejsca mieć nie będę, bo Ewela zajęła pierwsze miejsce. W ogóle, ej, kiepsko mi to, no 50, czyli razem 200 punktów, czyli drugie miejsce. Wydaje, że nie jestem taka łamaga, tylko raczej mi dobrze szło, więc wydaje mi się, że na desce w prawdziwym życiu też bym dobrze jeździła i dzięki temu mam tutaj, zobaczcie, jaką fajną pompę. Dobra, ja miałem drugie miejsce, więc zabieram sobie tego rifla, no i Zakrzak ma łuk mechaniczny. Zostaję łucznikiem, kocham łuk i będzie dobrze. Zanim tutaj chłopaki zaczną, to pokażę wam jeszcze, jakie mamy bronie w tej rundzie do wygrania. I oczywiście w tej rundzie też są inne zasady, ponieważ mamy tam raz dwa i w sumie tyle. Także na środeczku jest 200 i dodatkowo mamy raz dwa. I teraz wprowadzamy jeszcze jedną zasadę do skoków. Nie można dwa razy trafić w ten sam punkt. W sensie, jeśli trafimy na przykład 60 punktów, to już w 60 nie możemy celować. Także pamiętajcie o tym. No i kto teraz pierwszy? Ewela już była, to może teraz Zakrzak? Czyli teraz skaczę ja. Mam, widzowie, nadzieję, że drugi raz nie dostanę łuku, bo jak dostanę łuk, to potem w walce będzie tragedia. Wchodzimy na deskę. Wow, wow, wow! Ta deska chyba nie chce, żebym na nią wchodził, ale spróbujmy. Co się dzieje z tą deską? Rafa, ja, dobra, gościu, ja to widzę wszystko. Ja tak sobie myślę, co się tutaj dzieje, nie ogarniam, a tutaj Rafa troluje. Dobra, wybijamy się i moim celem jest teraz 200. Prosta sprawa, lecimy na 200. Ty, i chyba wlecę na 200. Chyba wlecę i mamy 90, blisko do 200. Skok numer 2, jak na razie jest dobrze, jestem zadowolony. Obym tylko przebił liczbę punktów z tamtej rundy. A teraz celuję na razy 2, które jest na 70. Więc może będzie 140? Nie ma, ale milimetry, 70. Widzowie, skok numer 3, życzcie mi powodzenia, tym razem trafię w 200. Ja będę zwycięzcą tej rundy, patrzcie na to, wybijamy się, teraz używam boosta.
Dzięki czemu zalecę troszkę dalej. No i oczywiście, że lecimy na 80. Ej, co ja nie mogę 200 trafić? Dobra, jedziemy i... Oj, 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 na głowie jadę, na głowie jadę. Co to ma być? Wow, dobra, teraz ja nic nie naciskam, aż mi się tutaj język plącze. I w 200. Raz możemy w 200, mam nadzieję, że się uda. 90, czyli dalej możemy w 200. Są jakieś plusy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ja w ogóle mam spódnicę, to nie na takie ubranie, takie akrobacje tutaj. I 200. Jak, i, aha, jak w 90, to co wtedy? I co teraz? Zero. Nie! Zero, zero, zero. Nie przemyślałam tego, czyli mam 90 dalej. Dobra, czyli teraz muszę razy 2. Czyli jak to zrobić? Tutaj bardziej. I patrzcie się, w to razy 2 tu. No nie, co ja tu zrobiłam? Niebieskie, ciemne, czyli ile? 40. Dobra, mój wynik jest bardzo słaby. Ja tak szczerze bym celował za każdym razem w 200 na Eweli miejscu, ale dobra, lecimy teraz z moim skokiem. Zobaczymy, gdzie uda mi się trafić. Oczywiście tutaj lecimy na sam środeczek. Nie przyspieszamy. Wyhamujmy nawet lekko. Okej, okay. I postarajmy się walnąć. No nie, jednak 90. Myślałem, że będzie 200. Wchodzimy na deskę, jedziemy i teraz będzie 200. Patrzcie się, 3, 2, 1. Wyhamowujemy cały czas. No ja ryzykuję tutaj, ryzykuję. No i mam 0. Ajajajajaj, niedobrze. Okej, okay, ja robię sobie teraz ten sposób, że biorę i znowu próbuję w 200. A czekajcie, jakby to... Czekajcie, wyhamować całkowicie... 80. Mam ostatnie miejsce, ale w sumie mówiłam, że mogę mieć ostatnie miejsce, więc nawet się cieszę, bo moim zdaniem łuk śmierdzący będzie dobry. Ja mam miejsce numer 2 i mi przysługuje właśnie to kosmiczne coś, także jest dobrze. Ja mam miejsce pierwsze i mam nowy złoty karabin. Ja go lubię, więc będzie ciekawie. Ej, ja w ogóle nawet tej pierwszej broni nie znam i tej też to jakieś kosmiczne, tylko znam tą ropuchę, na to kiedyś się mówiło ropucha, nie wiem czy teraz też się tak mówi. I w tej rundzie jakaś zamieć w ogóle tu jest większa. I zobaczcie, ja wam tutaj przybliżę, bo tam mało co widać. Mamy minus 400, mamy razy 2, razy 1, także tutaj dużo się dzieje na tej planszy. Okej, w takim razie ja pierwszy skok i uwaga, właśnie co tam mamy do wygrania? O nie, ostatniego miejsca nie mogę mieć, dobra, lecimy, trzymajcie kciuki, żeby tutaj, nie wiem, ej, ile tutaj, w ogóle tu jest minus 100, minus, czemu tu jest tyle minusów, w ogóle czemu mnie nie wybiło, dobra, 70 jest okej, okay. Zastanawiam się, czemu mnie nie wybiło na samym końcu i czekajcie, razy 10 tutaj polecimy, okej, okay. O, nie poleciło, wow! Dobra, 20, prawie było minus 100, nie było źle, nie było źle. Było ok, wchodzimy sobie tu na ostatni skok. Nie wiem, co zrobić, no razy 10 musimy chyba. Czyli 20, ile ja tam miałem jeszcze? Ty miałeś 20 i 70, bo byłeś blisko minus 100, czyli masz 90. Dobra, no to słuchajcie, mamy 90, dobra, razy 10, razy 10. Ok, dobra, lecimy. Ty, ale, dobra, 60. Słuchajcie, nie wybija tu w ogóle ta skocznia, ona jest strollowana jakaś. I jedziemy, tutaj patrzcie się, fikołeczki, fikołeczki, ło, ale mnie tam zmiotło, dobrze, ta skocznia jest szersza i oczywiście w 300, ale tu słabo coś, 30, co to ma być, ale kiepsko. Bardzo dobrze, oby Eweli się nie udało mnie przegonić, bo ja nie chcę tego mieć, nie chcę tego zigzaga czy kogoś tam, zyga. Dobra, jedziemy, tutaj myślałam, że przejadę za krzaka, ale się nie udało i byłaby dyskwalifikacja, on nie mógłby brać tutaj udziału w zawodach już. I dzięki temu... Ło, ale by było minus 100, ale jest 70. Czyli mam 100 punktów jak na razie, no kiepsko. Rafał, ile ty masz? Przypomnij. Ja mam 150, ale tu nic nie widać przez tą zamieć całą tam na dole, nic. W 60 daję i jestem przed Rafałem. Dobra. Czy masz 150, tak? Tak, ja mam 150, ja lecę tam Eweli pilnować. Proszę tutaj nie ściemniać. No proszę, do zielonego! Nie, 40! Mam 140! Granie tym nie jest zbyt proste, więc Ewela, zostawię to dla ciebie. Ja sobie teraz skoczę w jakiś dobry skok. Więc widzowie, lecimy. Z tego co wiem, to tutaj podobno nie wybija, więc ja się wybiję z nóg. Aha! Czekajcie, bo tak się wybiłem z tych nóg, że chyba za zero spadłem. Okej, powodzenia. Widzowie, to tak nie może się stać. Ja muszę zająć chociaż drugie. Skok numer 2, teraz muszę wybić się jakoś mocniej, tylko pytanie jak to zrobić, może bez tego skoku na samym końcu, więc uwaga, wybijamy się, ej to mnie samo tak wybiło. I uwaga, jak na razie lecę na minus 100, ale będzie...
60. Czyli teraz nie możesz stówki na pewno wbić. Musisz mniej coś niż... Ja mam 140, także Zakrzak postara się jakieś tam 30. Czyli muszę trafić 90, żeby być drugi. No to na pewno mi się to uda. Wsiadam i Rafa wleciał na 90, czy tam pod 90, więc ja polecę jego technikom na spokojnie, na samym środku. Nie ruszam totalnie myszką i chyba będzie. Jest 90, nie wierzę w to. Czyli co, czy ja mam ostatnie miejsce na to wychodzi, także witajcie tutaj. Mam przynajmniej pompę dobrą tutaj. A ty nawet nie wiem, co to jest. Muszę to przetestować, może na Rafale. Ja zabrałem sobie tutaj ropuszkę, ona też jest dobra. Tam ja zaraz pokażę, że ropucha wcale nie jest lepsza i tutaj pistolet będzie mocny. Dobra, 3, 2, 1, go, lecimy! Kto zrobi pierwszy 7 fragów, wygrywa. Zapraszam do walki! Jest headshot! Mój cel wykonany, widzowie, i to w pierwszym fragu. Hedzik z łuku. Gdzie on jest? Dobra, mamy go. Dobra, Eweli też już nie ma. Panie z ropuchą! Panie z ropuchą! No ja mówiłem, że tutaj ropucha nie jest lepsza, tylko ten pistolet. Ewela tam ucieka z tego, co widzę. Pojedynek na łuki! Wow, co to było? Ja dostałem headshota z łuku i Ewela chyba też dostała headshota z łuku. Czemu oni? Strzelamy z łuku! Ajajaj, blisko było. Nawalamy dalej i mamy czwartego killa z łuku. Co tu się dzieje? Mamy go, dawać go, co to ma być? Dobra, mamy 4 fragi. Czemu on tak do mnie ten? A oni mi specjalnie tutaj dają wygrać? Łuk jest mój, muszę mu dać headshota z łuku, nie trafiłem, strzelam jeszcze raz. Jakim cudem mam 5. killa, co jest grane? Oj, co to było? Ale bąki to są... Nie wiem, ile dograliśmy, ale chyba do 7, także...